Otóż tematem tej debaty jest poszukiwanie prawicy, która współpracuje z Rosją. Ja Państwu pomogę. Otóż przypomnijmy. Niemcy w porozumieniu z Rosją w XVIII i w XIX wieku zniszczyły Polskę i szef pruskiej administracji w Polsce jako cel tej akcji wskazał, zacytuję, uczynienie z byłych niewolników i Słowian, Niemców i ludzi. Z kolei w wieku XX, kiedy Polska wróciła na mapy świata, znów zniszczyły ją Niemcy i Rosja w słynnym pakcie Ribbentrop-Mołotow, a lider Niemiec uznał, że Polacy to podludzie i wolno im mniej. W wieku XXI Niemcy i Rosja zbudowały gazociąg nad głowami Polaków i Słowian i zmusiły poprzez politykę klimatyczną wszystkich, aby od nich ten gaz kupowali, a do tego twierdzą, że Polacy w sądach nie mogą robić tego, co Niemcy robią u siebie, bo mają gorszą tradycję i gorszą kulturę. I otóż, proszę Państwa, jeżeli szukacie prawicy, która współpracuje z Rosją, to chcę Państwu powiedzieć, że od prawie 400 lat, od więcej niż 400 lat są to w Europie Niemcy. I jeszcze raz Wam coś powiem. I jeszcze jedno Wam powiem. Przestańcie już udawać, że cokolwiek robicie, aby pomóc Ukrainie, ale jest jedna rzecz, która może skłonić Putina do ustępstw. Otóż niech Macron przestanie do niego dzwonić.